Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 57 odcinku z serii Skylines na moim kanale. Pierwsze co to są oczywiście komentarze, no i tutaj dwa komentarze są od Ireneusza Jankowskiego, który w pierwszej kolejności zwrócił mi uwagę, że nazywa się Jankowski, a nie Kwiatkowski. Więc już to tutaj poprawiam oczywiście. Może za jakimś... chyba był prezydent Kwiatkowski, dlatego mi się tak skojarzyło. Ale teraz już jest ok. I drugi komentarz również od niego to był, abym zmienił tutaj te rampy na drogi takie. Na te normalne drogi, tylko że dwa pasy w jedną stronę. I to jest w sumie dobry pomysł, dlatego tutaj to przerobimy. Jeszcze tutaj, ten kawałek też. O, tu nie można. No tak, bo tutaj to już biegnie nad budynkami, więc tego kawałka nie mogę tak zmienić. No, to mówi się trudno. Tutaj mamy za to zbyt strome zbocze, więc też się nie da. Więc jeszcze tutaj poprawimy. Tu wszędzie jest zbyt strome zbocze. Okej, jeszcze tutaj mamy też wyjazd, który możemy w ten sposób zrobić. Dobra, sprawdźmy jeszcze teraz, jak tu skrzyżowania, czy gdzieś się nie włączyły przypadkiem światła, bo to chyba bym dostał wylewu, ale nie, światła się nigdzie nie włączyły na szczęście, więc przyspieszamy do drugiego tempa rozgrywki. No dobra. Czyli potrzebujemy około 3-4 tysięcy populacji jeszcze, gdzie by trzeba upchnąć tą populację, również dając im, no, miejsca pracy. No dobra. Tam widzę, że tam się opróżnia cmentarz. Doskonale. Ten cmentarz też niech się opróżnia. Ten też, ten w ogóle stąd wywalę. I ten... dobra, ten jest na razie pełny, więc nie będziemy nim... Boże! Ja myślałem, że to tekstura się nie wczytała, a to jest taki oczojebny zielony budynek. Ja myślałem, że to się tekstura nie wczytała w tym miejscu. Dobra. Tutaj bypassy działają w miarę. Tu widzę, że jest problem z odpadami. To jest poważny problem. A dlaczego tu? Wysoki poziom przestępczości. Warum? Chyba już widzę dlaczego. No to dobra, damy tu i tu i to powinno coś teraz trochę pomóc. Jezu Chryste, znowu nie to postawiłem. Tu jest to eko zaznaczone, więc ja tu mogę dać wysoki poziom zagospodarowania. To pozwoli lepiej wykorzystać ten teren. Myślę, że tutaj kwestia wysokiej przestępczości zostanie zaraz zlikwidowana. No jeszcze mamy ten problem z tą umieralnością naszych mieszkańców, ale dobra, to będziemy jakoś działać tutaj... Co tu się dzieje? Aha, bo ja tu światła dałem.
Dobra, niech na razie tak jest. Chociaż tu by można dać jeszcze te krematoria, bo one tutaj sobie całkiem dobrze radzą, te krematoria. Chwila, moment, pokażcie no mi. Usługi pogrzebowe, dostępność krematoriów. 1300, zmarłych 269. Pokażcie mi te krematoria na mapie. Cholera jasna, coś mi tu nie pasuje. Nie no, pokrycie pokazuje wszędzie bardzo wysokie. Co tu się dzieje? Wysoki poziom przestępczości, mimo że obok jest posterunek policji. Więc o co chodzi? Ja się pytam. Dobra, będziemy nad tym myśleć w przyszłości. Co tu się stało? Jezu Chryste. Dobra, dobra, tu widzę, że tutaj to jeszcze jakoś w miarę działa. Nawet tylko te cmentarze są teraz mega problemem, ale dobra, z nawet i z tym brakiem miejsca na cmentarzach sobie jakoś poradzę. Usługi. No, usługi wygląda jakby wszędzie były zapewnione. No więc co, no nie pozostaje mi nic innego jak dalej budować tutaj tą część dzielnicy. Tak wiem. Paszał on. No dobra. O Jezu Chryste, znowu brak funduszy. Znowu brak funduszy. A mój Boże. No dobra, dobra, niech na razie tamto tak leci. Chwila, spieszymy sobie nawet na trzeci poziom. A i te cmentarze. Dobra, zrobimy tak. Ten na razie wyłączymy opróżnianie z niego. Będziemy opróżniać max dwa cmentarze naraz. Mhm. Tak, to jest plan. Max dwa cmentarze naraz, a gdy inne już się zapełnią, to wtedy będziemy klikali, żeby wszystkie naraz opróżniać. To jest świetny pomysł. Mhm. A, tylko że to jest opróżnij budynek do innego zakładu. No, no to no rzeczywiście, to jest bardzo racjonalne. Jak tam z pieniędzmi? Pożyczunia? Jest pożyczunia. Więc bierzemy pożyczunię. Budujemy dalej. Dobra, co ja tu mam? Mam to i to, więc teraz potrzebujemy ten kawałek. To taki dosyć spory kawałek będzie, ale dobra, damy radę. 36 tysięcy. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o damy radę. Co tu jest? To jest droga z buspasem? Nie. Tu jest bez buspasa, czyli chwila, popatrzmy. Chwila, moment. Droga z buspasem, ile by w tym miejscu kosztowała? 1800, okej. Okay. Ja, Gunwo, a nie droga z buspasem. A wiecie dlaczego? Bo tam jest krzywotern. Za dużo ziemi. Dobra, wywalmy ją na razie tu. Jeszcze tutaj te śmieci też przeszkadzają trochę. Spalarnia byłaby dobra. Problem w tym, że spalarnia to jest drogi interes. I brudny interes, to jest najgorsze.
jakbym to zrobił tak, że tutaj byłaby taka droga. Ja bym ją zrobił tak. Zbyt strome zbocza? Ty pierdolisz, bro. No nie ma wiesz stromego zbocza. No Jezu, znowu coś się popsuło. Na pewno coś się znowu popsuło. Na pewno są jacyś ruscy agenci tutaj działają przy tym. Dobra, o. Jeszcze raz. O. No, no jest zajebiście, jest po prostu genialnie. Genialnie to tu zrobiłem. Teraz jeszcze kabel. I mamy wysypisko. No, no i to nawet działa. To nawet działa. Dobra, no to co, to my jedziemy dalej, tak? A my niwelujemy tutaj dalej grunt. To jest taki mały kawałek, który jest nam potrzebny tego gruntu do zniwelowania. Dobra, jeszcze trochę tego gruntu wywalimy. Okej, teraz proszę to zburzyć. I ta droga miała być za 1800, tak? A więc zobaczmy, dotąd będzie, tak? No to nie jest żaden problem. Okej. Teraz ile tu ma być kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, 10 kratek. Odstępu. Czyli to jest 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kratek odstępu. Tutaj. I teraz jest tak. Tu jest ta droga bez buspasa. Tak. Czy z buspasem? Nie, tu jest bez buspasa, ale z drzewkami. Więc tu wchodzi. Tak. Skrzyżowania. Oczywiście światła wyłączamy, bo światła to jest zło, które tylko nam utrudni pracę. Nie wiem, dlaczego tam się ucieszyli z jakiegoś powodu mieszkańcy, ale cieszę się ich szczęściem, tak? Cieszę się ich szczęściem. Tutaj bierzemy mały znacznik. O, tak. Dobra, subcio. No, oni się pewnie ucieszyli, bo śmieci im zabrali. Na pewno tak było. No, jeszcze dostaniecie jeszcze cmentarz naprzeciwko wysypiska. Będą tu po prostu zbierać wszystko, co niepotrzebne w mieście. Na przykład niepotrzebne nam są w mieście ciała, tak? Więc zostaną one usunięte, że tak powiem. Dobra, budujemy tu taki kawałek. Okej, i teraz jaki... Ile tutaj to powinno być? Raz, dwa, trzy, sześć kratek. Okej. Aha, i tutaj też jest droga z buspasem. No dobra, dobra, okej. Tu. Oj. Tu musimy to zrobić inaczej. W ten sposób. Tak. Dwupasmowa. Tak. I teraz zburzymy ten kawałek. Aha. Skrzyżowania. Okej, nie ma nigdzie świateł. Super. No dobra, i teraz tu powinna być chyba jednokierunkowa.
Tak, tu powinna być jednokierunkowa, czyli wyprowadzająca stąd. Mhm. Dokładnie tak, więc wybieramy sobie taką drogę. Ulepszenie. O, w tą stronę. I jest subcio. Tylko, że chyba światła. Właśnie, światła się włączyły. Oj, bo bym ulepszył nie to, co bym chciał ulepszyć. Dobra, wyłączamy światła. Jest git. Dobra, dzielnica też jest zaznaczona, więc teraz tak. Teraz tak, wysoki poziom handlowy i tu jest 3 i tutaj jest takie coś, o, tak, tu jest tak, a tu są duże drzewa, nie uwierzycie, nie cisy. Musimy zwolnić tempo rozgrywki, bo coś widzę, że nam się tutaj sprzęt dławi. Dobra, jedziemy dalej. Remiza. Tu mają być biura, okej, okay, jak najbardziej, raz, dwa, trzy, dotąd. I'm Benham Eskelin of Mars Official Radio. Even though I like it on Mars, I find myself missing... To musi być fajne, tu mieszkać, tu pracować, a tu mieć sklep. To musi być zajebiste. Geniusz. Geniusz urbanistyki, moi drodzy. Co tu się dzieje? Dlaczego tu chorują? Co tu się stało? Aha, hałas. Hałas i zanieczyszczenie. Cóż, no, mówi się trudno, żyje się dalej. Ciągle tutaj myślę nad tymi krematoriami, wiecie? Tutaj byłoby dobrze dać krematoria. Jedno tu i drugie wejdzie tu i to będzie bardzo... O. O, zaczyna nam się kończyć prąd. Zajebiście, w kanale tego jeszcze nie mogę postawić. No, to teraz Greta się wścieknie, bo postawiłem kolejną węglówkę. Mhm. Już mam wściekłą Gretę teraz. Ja już widzę, jak tutaj Greta właśnie krzyczy. How dare you! No, tutaj widzę, że tu się jakieś potworne korki robią. Ale to się z czasem ogarnie, to się ogarnie. Dobra, idziemy teraz do tej drogi, bo to będzie tak de facto granica. No, to będzie tutaj granica, dobra. Czyli bierzemy drogę trójpasmową w tym momencie. Taką tą najzwyklą, taką ładniejszą trójpasmówkę. Mhm.
Ile ja tu powinno mieć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć kratek. Czy ja tu mam 10 kratek? Wygląda na trochę więcej. 2, 4, 6, 8. Dobra, nie, jest 10, okej. Okay. Czy to tylko tak źle tutaj i nierówno wyglądało? Wybieramy oczywiście. No to pobudowałem. No na pewno. No, to by było na tyle. Jak tam stoimy z prądem? Już trochę lepiej. Dobra, rzucimy tutaj gdzieś dzielnice przemysłowe. To... Oj. Boże. W ten sposób to zrobimy. Wypełnimy to tutaj przemysłem, żeby mieli gdzieś jakieś tam miejsca pracy. Bo oczywiście z czasem to będzie wszystko tutaj przebudowywane, tak? Dobra. Teraz powinno być git. Tu możemy dać trochę biur. Niech mają, niech się cieszą. Tutaj damy maskowanie w postaci dużych drzew, które zasłonią ten ohydny wyjazd. Dlaczego tutaj jest pusta kratka? Co tutaj się stało? Nie, tu jest ok. Tu jest ok, po prostu taki format budynku wszedł. Dobra. Tutaj są parki. Ja bym poczuł jeszcze trochę miejsca na ten... na te biura chociażby. No to może być problematyczne. Gdzie by te biura jeszcze poupychać? Dobra, damy biura tu. Usługi handlu... O, tu damy jeszcze trochę handlu. Tutaj jeszcze dowalimy handel. Niech jest. O, i o, i to jest to. I this is it. Dobra, i niech teraz po prostu zainwestują mi... niech mi się pojawi po prostu te 4000 obywateli. Jak już to mi się pojawi, no to wtedy tu jest natychmiastowo ten kawałek zostaje wykupiony. I tu jest wtedy wielka przebudowa, wielkie budowanie. No ale wcześniej tamten kawałek musi się... jak musi się jakoś to ogarnąć, tak? Musi się pokazać te kilka tysięcy mieszkańców jeszcze. Wprawdzie mamy tam plus jednego mieszkańca aż, no ale to jest śmiechowa ilość. Dobra, mamy za dużo ziemi, więc wysypujemy ją znowu. Ja... no wysypiemy gunwo, a nie wysypiemy. Chyba, że weźmiemy drugą dużą pożyczunię. Ja wiem, budowanie na kredyt jest lewackie i w ogóle, ale w tym momencie nie ma opcji. Dobra, cała ziemia poszła do wysypania, więc już jest lepiej. Tutaj teraz. No i brak funduszy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wielkie budowanie, więc znowu wybieramy drogę trójpasmową. Halo, dobra, super. I teraz popatrzmy, jak to tutaj wygląda. Okej. Okay. Czyli tutaj jest tylko do tego zakrętu tej drogi tak de facto pusto, a potem jak tu leci dwupasmóweczka z buspasem, to ile tutaj powinienem mieć na zewnątrz? Cztery kratki? Tak, cztery kratki powinny zostać mi tutaj przestrzeni, czyli tutaj... tutaj tak, dobra, zaznaczamy, że to dalej jest ta dzielnica. To wszystko tutaj, to jest ciągle nasza ekodzielnica. Teraz zaznaczamy, co? Zaznaczamy ten obszar tutaj, aż dotąd. Ojojoj, tu chyba coś krzywo mi to wyszło. Tak,
Tak, ja to tutaj widzę, ja to tu widzę. Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę i mnie to tutaj denerwuje. Więc bierzemy minimalnie wyrównanie terenu. Dobra. Teraz buspas dotąd biegnie. Ta droga biegnie teraz. Oj, oj, oj. Nie, dobrze, ona biegnie tu. I trójpasmówka teraz z nią się łączy. No i tak, tak jest dobrze. Skrzyżowania. Oj, tu się włączyły światła, więc oczywiście te światła kasujemy. Zaznaczamy, że tutaj dotąd to jest dalej ta dzielnica. Aha, jeszcze tu. O tak, o to jest to. This is it. This is it, jak mawiał Michael. Mhm. No dobra, zobaczmy, czy gdzieś tutaj mogę, czy mam tu jakieś puste obszary jeszcze. Mam, więc mogę dać tutaj trochę obszarów właśnie z biurami. Mhm. Biura to w sumie nie jest taki zły pomysł, żeby tutaj dać. O, tak. Nawet wyszło symetrycznie, wow. I oj, tu wyszło już mniej symetrycznie, ale tutaj to zrobimy w ten sposób. Po prostu, o, tak to wypełnię i też będzie ładnie. Mhm. O, takie coś. No dobra, proszę budować. Proszę budować teraz wszędzie tutaj biura. Może się jakieś pojawią, może będzie taka potrzeba, żeby się gdzieś pojawiły biura. Jak stoimy z naszymi cmentarzami? Jak ten tu ma? O, 3200, to jest fajna liczba, takie coś chcę. O, tu jest, znaczy tam było 320, a tu jest 580 i spada. To mi się też podoba, to mi się też podoba. O, tu widzę, że przestali też trzymać te ruiny, zaczęli je przebudowywać. To fajnie. Tu widzę, że niestety, ale mój pomysł się nie sprawdził. Wygląda to prawie jak w dzielnicy imigranckiej, więc odznaczamy to, że to już nie jest zabytek. Można go wyburzyć. Co tu będzie? Coś tu nowego budują. Zobaczmy zatem, co tutaj budują. Nawet obleci. Nawet obleci. O, zapomniałem, że tu woda jest potrzebna, więc już mieszkańcy, już proszę woda. Proszę, patrzcie, nawet z dwóch źródeł macie wodę to doprowadzoną. Możecie sobie wybrać, do której rury chcecie się podpiąć. Mhm, i teraz... A co ja teraz potrzebuję? No ja teraz potrzebuję znowu wyrównać tutaj spory kawałek gruntu. Czyli tak konkretnie ten kawałek gruntu potrzebuję wyrównać. Dobra, tak. Teraz droga ta tutaj, tak. Tutaj. Tak, dwupasmówka. Ja nie chcę ulepszać, ja chcę ją dobudować. O tak, teraz burzymy ten kawałek skrzyżowania. No na pewno się światła włączyły, bo światła zawsze się włączą, szczególnie wtedy, gdy się nie mają włączać. Dobra, jak to tutaj wygląda w tym miejscu? Hmm. Dobra, tutaj ile tu jest kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i tu jest droga wyprowadzająca, więc jak najbardziej. Tutaj tak, dobra, mamy i to jest teraz ile? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj, tak, oczywiście światła jak zawsze się włączyły, no bo jakżeby inaczej. Więc wyłączamy tutaj światła. Mhm. I teraz ile tu jest... Aha, tu jest tylko 4x4 taki kawałek został na tą przychodnię, więc
Zaznaczamy, że to jest tutaj dalej nasza ekodzielnica, tak, tutaj jest ekodzielnica. I teraz tak, teraz tutaj jest 4 ma zostać, czyli tutaj. O, i na przychodnię mnie nie stać, bo przychodnia kosztuje aż 10 tysięcy, ale zaraz będzie mnie na nią stać, bo przychodnia, gdzie wejdziemy, przychodnia wejdzie tutaj. Tak, to będzie bardzo dobre miejsce na przychodnie. Szkoła społeczna. To jest dobre pytanie, od której strony wejście ma szkoła społeczna? Bo to też jest o dziwo istotne, bo to od której strony ma wejście, to zależy, którą drogą będą przyjeżdżać do tej szkoły. Ale widzę, że tutaj ona ma wejście od strony drogi... właśnie te wejścia są nie od strony tej głównej drogi, tylko od strony parku, więc okej, mogę też tak to zrobić. Mogę to też tak zrobić. Tutaj od strony parku. I teraz szkoła społeczna będzie od tej strony, ale ona kosztuje aż 12 tysięcy, to jest strasznie, strasznie dużo. Dlatego tą szkołę postawimy sobie w następnym odcinku, ponieważ ten jest już wystarczająco długi. Tak więc jeśli Wam się podobało, no to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie, a ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skyline, gdzie dalej będziemy pracowali nad rozwojem naszego miasta, tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.